Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać pochwiaka okazałego. Najwięcej tam doniesień jest o białej formie, ale on jest też, może być właśnie od tej białej, takiej prawie jak kość słoniowa, do też do takiej ciemnej. Zobaczcie, charakterystyczne jest to, że on jest śliski i po prostu taki lepki, tak jest wilgotny. Tu jest akurat w miarę jeszcze z rana, więc jest wilgotny. Pochwiak, jak sama nazwa wskazuje, więc wyrasta jak muchomory, tworzy taką pochwę, z której wyrasta. Zobaczcie tutaj, pokażę Wam tą pochwę. Zresztą na tych większości tych owocników Wam pokażę. Widzicie szczątki pochwy. Pochwa w kolorze białym, co wskazuje właśnie na tego i ten lepki kapelusz na okazałego. Bo jest jeszcze wielkopochwowy, ale on ma pochwę taką ciemną, szarą. I blaszki, zobaczcie, u dojrzałych owocników one robią się w kolorze łososiowym. Tutaj macie taki starszy owocnik, właśnie widać, że jest kolor łososiowy. Tutaj widać tą pochwę, o, fajnie. Czasami może być tak, że szczątki pochwy zostają na kapeluszu, ale bardzo rzadko to jest spotykane. Tu Wam może jeszcze pokażę takie zmychacenie na trzonie. Zobaczcie. Jak widzicie to zmychacenie na trzonie? Jest taki meszek w środku tej pochwy. Tak samo tutaj. Na każdym z owocników. No i zobaczcie na tą skórkę. Jest lepka, taka śliska. Wielkopochwowy jest gładki, nie jest śliski i nie ma tego śluzu, co tutaj po prostu widać na nim. Tu Wam chcę pokazać. O, taki owocnik, zobaczcie, tą pochwę bardzo dobrze widać, bardzo podobny jest do muchomorów, do mglejarek na przykład, albo muchomor, jak jest w formie białej, to może być do muchomora jadowitego, ale zobaczcie, że one nie mają pierścienia na trzonie nigdzie, po prostu gładki, bez żadnego pierścienia. Ale jak wiemy, na muchomorach też może ten pierścień być praktycznie niewidoczny. A tu na żadnym z tych owocników, zobaczcie, spójrzcie, tego pierścienia nie ma. Tak wygląda właśnie pochwiak okazały. Nie byłem wczoraj pewny, ale się upewniłem po zdjęciach, popytałem dokładnie, że to jest na pewno on. Bo akurat pochwiaków nie spotykam zbyt często, praktycznie wcale to były moje pierwsze pochwiaki te okazałe, ale tak jak mówię, no wszystkie tutaj cechy, czyli łososiowe blaszki, śliski, o tyle, że koloru jest ciemnego, ale podawane jest, że jest od koloru kości słoniowej, takiej białej, do przez brązowego z ciemnym środkiem na kapeluszu, zobaczcie. Myślę, że rozpoznacie. Grzyb jadalny, chociaż podawany też niejadalny, ale głównie to chodzi o smak. Ja ogólnie raz miałem przyjemność spróbować pochwiaka marynowanego. Dla mnie, no powiem, mega niesmaczny, więc zbierał na pewno nie będę. Chciałem tylko pokazać, ale mówię, no żeby się nie, czasami nie pomylić z muchomorami, więc dlatego jakby był biały, nie zaleca się go do zbierania. Raz ze względów smakowych, a dwa, żeby się nie pomylić z muchomorem sromotnikowym na przykład. Albo z muchomorem jadowitym. Tu jak widzicie, tak wygląda.
Pozdrawiam.